Telewizja w Punkt przedstawia kolejny odcinek z serii programu Lewy. Do lewego. Jan Śpiewak. Piotr Wikonowicz. Szanowni Państwo, dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiać o temacie tygodnia, czyli o Krajowym Planie Odbudowy. Jest to element funduszu odbudowy, europejskiego funduszu odbudowy, który ma pomóc stanąć na nogi Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym epidemią COVID. Jest to pierwszy raz w historii, kiedy dług. Unijny będzie uwspólniotowiony. Jest to ogromny krok w stronę integracji europejskiej. Nie wszystkim się to podoba, mi osobiście się to podoba, ale przede wszystkim będą to setki miliardów złotych dla polskiej gospodarki, żeby stanęła na nogi. Z tego 30% będzie na odbudowę tej gospodarki w duchu Zielonego Ładu i walki z globalnym ociepleniem. Jest to miód na moje serce. I, szanowni Państwo, co się stało? Otóż jesteśmy świadkami ogromnej wolty, która opozycja liberalna dokonała w ciągu ostatnich zaledwie kilku miesięcy. Czy oni wszyscy nas uważają za idiotów? Zobaczcie Borysa Budkę, jak mówił o funduszu odbudowy kilka miesięcy temu. Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o tym, że opozycja wspólnie, zarówno Klub Koalicji Obywatelskiej, Klub Lewicy i Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej chcą zadeklarować wsparcie dla tego rządu. Wsparcie dla rządu w sytuacji, w której mówimy o miliardach złotych dla Polski. Od samego początku podkreślaliśmy. Fundusz odbudowy, na który zgodził się premier Morawiecki jeszcze w lipcu, to gwarancja, że jesteśmy w stanie wspólnie wyprowadzić Polskę z kryzysu gospodarczego. Wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej. W tym samym duchu m.in. wypowiadała się Katarzyna Lubnauer, przeczytajmy jej tweeta sprzed kilku miesięcy. Jak słyszę ze strony rządu, że poradzimy sobie bez funduszu odbudowy, to wiem, rząd sobie poradzi, tylko co zresztą społeczeństwa? Pytała e, Katarzyna Lubnauer. E, kilka e, dni później pisała tak. Znajoma zwróciła mi uwagę, że tylko człowiek, który nie ma dzieci może przekreślić przyszłość Polski wetując budżet i fundusz odbudowy. Skończy on jako emerytowany zdrajca narodu. I, Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich kilku dni mamy nieprawdopodobny atak na Lewicę za to, że poparła ratyfikowanie w Parlamencie Polskim Krajowego Planu Odbudowy. To są, można powiedzieć, że to są takie ramy tego, jak ten Fundusz Odbudowy Europejski będzie w Polsce wydawany. Platforma określiła między innymi Radosław Sikorski tutaj przystąpił do kontrataku określił porównał lewicę do tego, że dogadała się z prawem i sprawiedliwością do nazistów, Szanowni Państwo, do paktu Ribbentrop-Mołotow. Wyzwiskom nie ma końca. Przystąpiła do ataku również opozycja, opozycyjna prasa, opozycyjna liberalna prasa. Nie wiem, czy Państwo widzieli w ostatnich dniach, co wyczyna TVN, co wyczyna Gazeta Wyborcza. Zobaczmy również kilka nagłówków, tekstów, które się pojawiły w ciągu kilku ostatnich dni na portalu Gazety Wyborczej. Przeczytajmy te tytuły. Lewica popsuła opozycji grę w Cykora. Jedynym zwycięzcą negocjacji jest Jarosław Kaczyński, który rozegrał i podzielił opozycję. Lewica strzeliła całej opozycji samobuja. Lewica i Hołownia jak gęsi po wyroku. Szanowni Państwo, jedyną y, sensem istnienia Platformy Obywatelskiej jest Prawo i Sprawiedliwość. I cokolwiek Prawo i Sprawiedliwość zrobi, to Platforma Obywatelska musi być na nie. Teraz się zmieniły zdanie, bo był przez taki moment, że PiS się wydawało, że zawetuje ten bud budżet odbudowy, więc wtedy... Platforma była za. Teraz PIS jest za tym, żeby to uchwalić, więc platforma jest przeciwko. Dlaczego? Bo przekonuje nas wszystkich, że ta sytuacja doprowadziłaby do upadku rządu. Dlaczego? Ja nie mam pojęcia, w jakim to miałoby do tego dojść, że miałby upaść rząd z powodu tego, że Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd czy cały polski parlament odrzuciliby ten fundusz odbudowy. Nie rozumiem tutaj związku przyczynowo-skutkowego. Te głosy najprawdopodobniej i tak by się znalazły, nawet gdyby lewica tutaj nie wyciągnęła ręki do prawa. I Sprawiedliwości, ale idzie naprawdę ten atak jest zmasowany i haniebny, i mam wrażenie, Piotrze, że maski znowu spadły. Znowu pokazało się to, co i tak już można powiedzieć, wiedzieliśmy, że media, TVN, Newsweek, Agora, Wyborcza, to są wszystko po prostu partyjne przybudówki do Platformy Obywatelskiej. No a platforma, jaka jest? No każdy Podobnie widzi. jak telewizja publiczna jest tubą Prawa i Sprawiedliwości. Więc mamy dwa głosy. No kiedyś mieliśmy tylko jeden głos. Ten Liberalny, on był i w mediach prywatnych i w publicznych. Teraz mamy dwa głosy, oba są partyjne i kiedy słuchamy tych mediów, musimy to brać pod uwagę. Natomiast mamy również głos społeczeństwa, który został wyrażony w ostatnim sondażu, z którego wynika, że za odrzuceniem funduszu odbudowy wypowiada się zaledwie 2,7% ankietowanych. Czyli zdecydowana większość społeczeństwa, ponad 66% jest bezwarunkowo no jest, jest za przyjęciem. Oczywiście ważne, żeby ten fundusz został montowany wydany i dlatego, no, to było przedmiotem negocjacji lewicy z, z władzą, i wynegocjowano, z mojego punktu widzenia, taki punkt bardzo ważny. Za mało, ale jednak wydanie części tych pieniędzy na budowę 75 tysięcy tanich mieszkań komunalnych pod wynajem. To jest niezwykle ważne dla, dla młodego pokolenia przede wszystkim, które nie jest w stanie się wyprowadzić od rodziców, bo żeby zapłacić za wynajem mieszkania, trzeba wydać równowartość miesięcznego wynagrodzenia. Ale tam są też takie warunki, jak przeznaczenie części tych pieniędzy bezpośrednio dla, dla powiatów. Jest, jest to wydanie. sensowne porozumienie. Nie? jest to sensowne porozumienie i to jest tutaj jakby niesamowity jest cynizm, który pozwala partii opozycyjnej że na jednym chemuć, jesteśmy za tym żebyśmy mieli te 250 miliardów złotych i jesteśmy za tym żebyśmy nie mieli, to tak jakby to nie było w ogóle jakby społeczeństwo w tym nie odgrywało żadnej roli, po prostu żonglujemy tym olbrzymim funduszem europejskim jak jakąś kulą prawda? To, do kręgi, to jest niewytłumaczalne nie, nie ale chcę powiedzieć że mm, lewica po raz pierwszy zrobiła coś samodzielnie. Znaczy po raz drugi, bo po raz pierwszy wysunęła mnie jako kandydata na rzecz <laughs> praw obywatelskich. Tak, Ale rozdochocona lewica byciem podmiotem, a nie y, dupnym dzwonkiem Platformy Obywatelskiej <laughs> postanowiła być... Y, podmiotem dalej i y, dogadała się z PiSem, w sprawie, bo trzeba było poprzeć ten fundusz i tak naprawdę tylko to wszystko polegało na tym, żeby uzyskać jak najlepsze warunki. żeby, Bo wszyscy się oczywiście boimy, że to są pieniądze, które będą instrumentem sprawowania władzy przez PiS y, poprze czasy, prawda? Bo tak naprawdę PiS nie bardzo ma z kim przegrać. Myślę, że już ma z kim przegrać. Właśnie z lewicą, dzięki takim mądrym posunięciom. Ale co jeszcze bym tutaj zauważył, co po, po jeszcze potęguje ten abs, absurd pozycji e, opozycji liberalnej, że większość tych pieniędzy będzie wydatkowana przez następny rząd. Po 2023 roku. Więc to jest tak, jakby oni po prostu nie wierzyli, że zdobędą władzę. Tak? E, I to jest dla mnie absolutny... No, ale absurd. przepraszam, no jeżeli optują za rozwiązaniem, które popiera 2,7 społeczeństwa, to może mają rację, że nie wierzą, że zdobędą władzę, ale przecież trzeba brać pod uwagę... Że sprawa nie jest zero-jedynkowa, że albo rządzi PiS, albo rządzi PO. Moim zdaniem trzeba myśleć o tym, żeby władzę przejęła lewica. Taka lewica, która pod takimi warunkami popiera pra plan odbudowy. Taka lewica, która zwalczy umowy śmieciowe czy eksmisję na bruk. Taka lewica wreszcie, która będzie dalej budować mieszkania tanie, pod wynajem dla młodego pokolenia Polaków. Mamy olbrzymi głód mieszkaniowy. Więc. Mają rację koledzy z Platformy, że nie zdobędą władzy. Tą władzę ma szansę największe zdobyć lewica, która reprezentuje te aspiracje polskiego społeczeństwa i polskich kobiet między innymi, bo do tego też <laughs> dojdziemy, których nie reprezentuje ani Platforma Obywatelska, ani Prawo i Sprawiedliwość. Dla mnie niesamowity jest też tutaj ten wątek jednak mediów liberalnych, które po prostu jak na prostu zawołanie, jak za pstryknięciem palca nagle dokonały 180 stopniowej wolty i zaczęły Walić po prostu w lewicę jako kolaborantów Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej gardując za tym, żeby przyjmować te pieniądze. I mam wrażenie, że ta propaganda liberalna staje się naprawdę. No, no, odbiciem, krzywym odbiciem tego, co się dzieje w TVP. Tak? Znaczy tutaj już nie ma praktycznie żadnej różnicy. Noam czomski nazywa to fabrykowaniem zgody, tak? No, że to jest po prostu budow wciskanie nam za pomocą propagandy, powtarzania nam przekazów dnia, wciskanie nam rzeczy, na które większość z nas no, normalnie by się nie zgodziło. Ty mówiłeś o tym sondażu, że 3% jest przeciwko temu. Ja dam sobie rękę odciąć, że teraz już sygnał poszedł do tego antypisu najsilniejszego i to już by nie było 3% przeciwko, tylko już będzie 20%, bo Chociaż... oni nowy sygnał i oni już wiedzą, co nowe mamy Chociaż umyśli. większość Polaków jest głodna. Większość Polaków ma niedobory finansowe i mówienie ludziom, nie wiem jaką propagandą, że nie chcą obiadu, może być mało skuteczne. <śm> <śm> Ja może powiem teraz o tym, co się wydarzyło przy okazji tej histerii neoliberalnej, mianowicie do akcji wkroczy podobno ogólnopolski strajk kobiet. Ale ja chcę państwa... Nie, 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 ja chcę Państwa uspokoić. Spokojnie, to tylko lępar, <grym> bo większość kobiet, tych setek tysięcy, które wyszły na ulicę, nie tylko dużych miast, ale miast i miasteczek, tak. z całą pewnością życzy sobie, żeby te pieniądze do Polski wpłynęły. Mało tego, no znowu połam się na to badanie, 2,7% badanych uważa, że należy zawetować ten fundusz, podobnie jak pan ziobro, podobnie jak pan Bosak, pan Winnicki, czyli zdeklarowani faszyści, tak? A wśród tych 2,7%, jeżeli jest połowa kobiet, no to 1,35% społeczeństwa właśnie w spódnicach, a często w spodniach, głosowało za tym, co propaguje Platforma Obywatelska. Wreszcie ja sobie teraz wszyscy zadajemy sobie pytanie, jakim cudem... Osoba o takim poglądach i takim tupecie, no bo przecież ona stawia takie warunki jak jakiś terrorysta, no Lepa za mój. chwilę wysadzę Waszą siedzibę. I wszyscy się rozglądają, gdzie jest Pani Marta Lepard z granatnikiem, bo takie im ultimatum brzmi no, przerażająco. Jeżeli nie groteskowo, a jednak raczej śmiesznie. I teraz nie, jeszcze tylko chcę I powiedzieć, że, że mechanizm, jaki uczynił taką osobę twarzą strajku kobiet, jest bardzo tajemniczy, ale ja wierzę w to, że ruchy masowe. Tak jak psy potrafią odtrząsać się z pcheł, tak ruchy masowe potrafią odtrząsać się z fałszywych proroków, z fałszywych przywódców. i że pani Marta bardzo właśnie abdykowała, bo ona się niestety pospieszyła. Ona uznała, że oto nadarza się okazja do zerwania Sejmu i rozpisania przezczesnych wyborów i chciała zmonetyzować swoje oddanie Platformie Obywatelskiej, czyli wejść do Sejmu na listach PO i to było ważniejsze, dla pani Marty Lempard wejście do Sejmu na listach PO było ważniejsze niż magazyna 58 miliardów euro dla Polski. Gratuluję, ale raczej długo się pani tym przywództwem już nie pocieszy. Ja yy, nie wiem, czy nie jesteś zbyt y, optymistyczny, jeśli chodzi o y, pozycję Marty Lempart w ruchu. Boję się, że ona ma tam tak na tyle silną pozycję, że nawet ta akcja wczoraj y, niestety jej y, nie zagrozi. Y, to, co się działo, te banowanie, kasowanie komentarzy pod tym postem, to jest na, posz, całkowicie w zaparte. To nie jest pierwszy raz, kiedy Marta Lempart robi jakiś ultimatum. Tak? Pamiętamy ultimatum w sprawie dymisji rządu. Tak? I Bardzo mnie bawi też tutaj, chciałbym zacytować tweet Klementyny Suchanów, czyli współ liderki strajku kobiet. Chociaż nazwiska Słuchanów prawie nikt nie pamięta, prawda? Wszyscy N pamiętają o Lempach. Ale Klementyna Słuchanow jest znaną e, e, no, pisarką, jest kimś, kto napisała... A nie e, deweloperką. Nie to, nie. Deweloper, A nie, to Lempart jest deweloperką. To Lempart jest deweloperką i po prostu mam wrażenie, że Lempart po prostu się przerzuciła z deweloperki na politykę i, i kręci po prostu tutaj e, swoje lody i mam absolutnie takie samo wrażenie, że ona jedyne co jest zainteresowana, to jest po prostu miejscem na listach Platformy Obywatelskiej i z zemszczeniem się na e, Dziemianowicz-Bąk z Wrocławia, bo jej wielką zadrą w sercu jest to, że to nie on. Ona była na listach Lewicy i moim zdaniem ogromnie dużo w tym jest po prostu zwykłej e, zawiści. Ale chciałem przeczytać ten tweet Klementyny Suchanow. E, I tak oto Lewica sprzedała kraj za puste obietnice i doczekała się pochwały zus samego Ryszarda Terleckiego. Ho, 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 wypierdalać naiwniacy. Pani Suchanow jest autorką e, bardzo dobrej podobno biografii Gąbrowicza, a sama po prostu e, jakby była wyjęta z powieści czy z tekstów Gombrowicza. robi jakieś miny, nadyma się, to jest po prostu wszystko tak śmieszne, tak kuriozalne i mam wrażenie, że to jest po prostu DNA. Polskiej inteligencji, tak? Znaczy, że to jest po prostu wpadamy znowu w kolejny polski inteligencji. Tak samo rozwalono solidarność i teraz tak samo warholska, polska inteligencja chce rozwalić strajk kobiet. E, ja bym ja uważam, że jeśli nie dojdzie do przejęcia władzy w strajku kobiet, to powinna powstać nowa organizacja, która będzie organizacją e, socjalną, socjaldemokratyczną, socjalistyczną, i nie będzie miała nic wspólnego z neoliberałkami, takimi jak Słuchanow i Co co ciekawe, ten nurt socjalny w strajku kobiet jest na tyle silny że na różnych warsztatach się odbywają online, w których również bierze udział przewodnicząca Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, moja żona Agata. Różne radykalne, socjalne postulaty były przez panią Lempart bez protestu przyjmowane. Czyli ona sobie zdawała sprawę, że nie może tego programu neoliberalnego forsować w ramach strajku kobiet, ale to, co było dla niej najważniejsze, czyli walka o władzę, ją totalnie zaślepiło i oderwało od bazy, bo z całą pewnością, jak jak wskazują badania, zdecydowana większość tych kobiet, które protestują, które walczą o swoje prawa, nie podziela jej poglądu. Ja nie wiem, jak długo można stać na czele masowego ruchu, który nie podziela moich poglądów. Bo mm, jednak to jest podstawa, Jeżeli nie ma tam formalnego przywództwa, które wynika z jakichś wyborów, bo nie ma, tak? To to jest przywództwo polegające na autorytecie. Otóż autorytet upada, kiedy się mówi zupełnie co innego, niż oczekują ci, którzy się wysunęli naprzód. Ja chciałem jeszcze przeczytać w skrócie dwa wpisy aktywistek OSK, które zostały usunięte i zbanowane przez Strajk Kobiet za Komentarz. Jedna to jest urszula łobodzińska. I takich komentarzy było, proszę Państwa, bardzo wiele osób zaangażowanych, lokalnych liderek, które zostały wczoraj potraktowane tych po prostu. bitych przez policję tak. tych, którzy... Marta Lempa się dokładnie tak samo, po prostu po, jak, jak polska policja i względem nie, no, nie dokładnie tak samo, ale, ale jakby... Ale na zasadzie ja argumentu pod... siły, tak, a nie tak, siły. Przemoc, argumentu. czysta tak. Nie chcę się jakoś chwalić, ale byłam na wszystkich protestach w sprawie aborcji. Prowadziłam i grałam w samba warszawski rumor. To są te, to są te bębny super, które towarzyszyły wszystkim demonstracjom. To my wyprowadzaliśmy ludzi na ulicę pierwszego dnia pod... To my dostałyśmy dwa razy gazem od nazioli, to my skakałyśmy przez płoty i byłyśmy trzymane w kordonach policyjnych. A komentarz, komentarz był tej treści: dlaczego nie było takich postów OPO, kiedy ramię w ramię spis PiS głosowała za podwyżkami dla posłów, przeciwko Ikonowiczowi, przeciwko nałożeniu ograniczeń na marże dla dostawców jedzenia i ulżeniu w ten sposób restauratorom w ciężkiej sytuacji? Yy, I to jest pierwszy komentarz, który chciałem przeczytać faktycznie, yy, jakoś wcześniej strajk kobiet się nie wypowiadał, ale teraz musi się wypowiedzieć. I drugi komentarz od Ma. Yy, Marta Zostaniesz sama, bo twoja neoliberalna krucjata jest nie w naszym imieniu. Brałyśmy pełną odpowiedzialność za protesty kobiet. Byłyśmy bite, pryskane gazem, czy jak wczoraj stwierdził sąd, porywane przez policję. To jest ta, Marta to jest ta związkowczyni z Poznania. Ze ja ja składu, znam Marta zna, bardzo, bardzo dobrze. To jest działaczka lokatorska On, od niepamiętnych czasów. Słuchajcie, policja ich po prostu na 5 godzin porwała yy, przed wielką demonstracją w Warszawie, z, z drogich zawinęli. Yy, nie po to, żebyś banowała moje przyjaciółciuki na profilu SK. Czym twoje obecne dyktatorskie zapędy różnią się od TV PiS, od Ziobry czy Giertycha? Partyjny bełkot to nie głos ruchu. Prawda jest taka, że dziś powinniśmy się spierać, czy Lewica ma żądać 75 czy 750 tysięcy mieszkań, a nie iść pod rączkę z konserwatywnymi krawaciarzami z pseudo-opozycji, co oddali kraj w ręce biznesu i są gotowe zniszczyć nam przyszłość, byle dorwać się do koryta. Lempar 24 godziny na oddanie władzy w ręce ruchu. Podpisuję się pod tymi e, głosami w pełni. Ja myślę, że to jest pewien proces, że to się nie stanie od razu, ale jej pozycja bardzo już w tej chwili słabnie. A poza tym pamiętajmy, jakie jest ryzyko przy stawianiu y, ultimatum. No coś się musi Nie. wydarzyć, tak? A będzie to najwyżej strzałska piszona, tak? I okaże się, że. Bo problem polega na tym, że ta retoryka strajku kobiet była uzasadniona wtedy, kiedy za nią szło wyjście tak. tysięcy właściwa. tych kobiet na ulicę. W ogóle tysięcy ludzi właściwie tak. też z nimi wychodzili. Natomiast w momencie, kiedy ona stawia ultimatum, i nikt nie wyjdzie, i nic się nie zadzieje, i nie, nikt nie przyjdzie nawet pod siedzibę lewicy, żeby protestować, żeby grażać pięścią, no to będzie to Strzałska piszona i pokaże, że ona nie ma pokrycia na swoje tak. słowa, że, że po prostu robi się idiotkę. No. Suchanów i Lembar to są absolutnie gombrowiczowskie postacie. No i tylko po prostu polski szkoda, szkoda tych ruchów. Ja osobiście apeluję po prostu do dziewczyn, no zróbcie tam po prostu przejęcie tego całego ruchu, a jak nie, to budujcie władzę. Własne, własną organizację najwyższego. Feminizm czasem. socjalny, a nie liberalny. Absolutnie tak. I chcę jeszcze powiedzieć, że żeby nie było tak słodko, no tu się właśnie dogadaliśmy, z pisem będziemy odbudowywać Polskę. No taki nie, no bo wczoraj dzwonił do mnie mój kolega Tomek, z organizacji, który miał zawał. Wrócił do pracy i wręczono mu wypowiedzenie umowy o pracę, a ponieważ w ramach przepisów, które rząd wprowadził, tak zwanej tarczy, obniżono mu dochody i obniżono odprowadzane składki, to nie należy mu się nawet zasiłek dla bezrobotnych. To jest taki przypis do tego, jak PiS dba o pracodawców, o różne lemparty, a nie dba o tego naszego Tomka, pracownika, który dzisiaj nie ma z czego żyć, a człowiek to nie śmieć, nie może go wyrzucić. No to jest, moim zdaniem, temat na osobną e, rozmowę. To, ten rząd nie jest rządem socjalnym. I ani propracowniczym. Pro to jest rząd neoliberalny po lekkiej korekcie e, socjalnej. E, I to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Ten rząd dalej traktuje Polaków jak tanią siłę roboczą, którzy mają zapierdalać za miskę ryżu, a nie traktuje ich partnersko e, i nawet e, zmiany w podatkach jeśli dojdą, za co trzymam kciuki, nie sprawia, że powiem, że ten rząd jest jakkolwiek socjalny. To będzie ciągle neoliberalny tak, rząd czy inaczej z dużą W trójkącie socjalnych. Konfederacja, PO, PiS dominują pracodawcy, a my, Lewica, będziemy reprezentować bagatela. 16 milionów ludzi pracy najemnej. I będziemy reprezentować też uczciwych pracodawców, którzy dobrze Którzy się zdarzają, pracę. chociaż nie za często. No, jest ich całkiem sporo. Szanowni Państwo, no to tyle z naszej strony w tym tygodniu. Rozumiem, że nie zobaczymy się. 1 z... maja. 1 maja będziemy protestować pod pałacem prezydenckim, a poza tym potem sobie odpoczniemy. Potem sobie odpoczniemy. Dokładnie. I mam Więc. tego życzę. <laughs> Dzięki wielkie. Zdrowie.